Czy masz świadomość? Sztuczna inteligencja jest przyszłością nie tylko dla Rosji, ale i dla całego świata. Ta technologia to wielka szansa, ale też zagrożenie. Na razie trudne do przewidzenia. Ten, kto będzie liderem w opracowywaniu sztucznej inteligencji, będzie rządził światem, dlatego nie chciałbym, aby ktoś został monopolistą. Władimir Putin, 2017 rok. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Zanim przedstawię Państwu dzisiejszego gościa podcastu, przeczytam jeszcze dwa fragmenty, dwa cytaty. Jeśli zamierzamy pokonać państwo środka, a musimy to zrobić w obszarze AI, konieczne jest znalezienie sposobu na etykietowanie danych na dużą skalę. Bez tego nie odniesiemy sukcesu. Craig Martell, dyrektor do spraw cyfryzacji i sztucznej inteligencji w Pentagonie. I ostatni cytat. Toczymy tę straszną walkę, aby spróbować wyjaśnić rzeczy ludziom, którzy nie mają powodu, aby chcieć wiedzieć. Richard Feynman. Państwa, moim gościem jest dzisiaj Paweł Wypychowski, z wykształcenia formalnego magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, z zamiłowania naukowiec w sensie feynmanowskim. Nauka to uporządkowany sceptycyzm co do wiarygodności opinii ekspertów. Dzień dobry, Pawle. Witam serdecznie. Pawle, zacznijmy od tego Putina, który mówi, że jak się opanuje technologię, to ten, kto opanuje, to będzie rządził światem, technologia AI. Jacy ludzie, jakie instytucje wejdą w posiadanie władzy politycznej, ekonomicznej w konsekwencji zmian, które przynosi sztuczna inteligencja? Ja trochę spróbuję uciec od tego pytania po to, żeby na nie później odpowiedzieć. Mogę? Jasne. Spróbuję podać trzy cytaty i z tych trzech cytatów, to znaczy Władimira Putina, Craiga Martella z Pentagonu i Richarda Feynmana. I z tych trzech cytatów oczywiście najbliżej mi jest, zaraz wyjaśnię dlaczego oczywiście, najbliżej mi jest do cytatu Richarda Feynmana i będę próbował właśnie toczyć tę straszliwą walkę i wyjaśnić ludziom. I wyjaśnić ludziom i będę jakby robił to, co Richard Feynman tak to pięknie określił. Spróbuję to przynajmniej zrobić na potrzeby tej naszej dyskusji na temat AI. I żeby zacząć, to zacznę od dodania do tych dwóch cytatów Putina i Martella, dodania trzeciego. Od kogoś, kto wydaje się, że ma na temat sztucznej inteligencji, tej, o której w tej chwili mówimy, czy tego, co w tej chwili nazywamy sztuczną inteligencją, ma trochę więcej do powiedzenia niż realnie, niż Putin i Martell, przy całym szacunku do tych dwóch ludzi, którzy decydują o wielu naszych rzeczach i życiach. A jest to cytat z sama Altmana, współzałożyciela i prezesa firmy OpenAI, tak? Czyli tej, która tworzy ChatGPT i tworzy jakby technologię sztucznej inteligencji, która teraz tak w ostatnich miesiącach, właściwie od końca ubiegłego roku, strasznie mocno zawładnęła umysłami, że tak powiem, szerokiej ludzkiej, szerokiej światowej gawiedzi, która do tej pory jakby nie zajmowała się tematem sztucznej inteligencji, teraz się zajęła. I co sam Altman mówi? Sam Altman mówi w cytacie, w wywiadzie, mówi: potok plotek o GPT-4, czyli o tym najbardziej zaawansowanym w tej chwili systemie sztucznej inteligencji, jest absurdalny. Nie wiem, skąd to wszystko się bierze. Ludzie błagają, by być rozczarowani i będą. Nie mamy rzeczywistego AGI, ja zaraz powiem, co to jest AGI, a to jest rodzaj tego, czego się od nas oczekuje. Więc pan Sam Altman mówi coś zupełnie innego niż pan Władimir Putin i niż pan Craig Martell. I ja się bardziej skłaniam do tego, żeby śledzić ludzi, którzy są blisko tego, o czym mówimy i tworzenia tego, co robimy, bo oni muszą zrozumieć trochę więcej na ten temat niż tych, którzy
odnoszą się do publicznych interpretacji i publicznego dyskursu na ten temat, a najczęściej choćby z racji pełnionych stanowisk i tego, co ich głowę i myśli zajmuje, nie mają możliwości wgłębienia się w to, czym sztuczna inteligencja jest w istocie. W związku z tym wypowiadają się nie wiedząc. No i oczywiście możemy się zastanawiać nad tym, czy sztuczna inteligencja budowana przez Sama Altmana jest w tym momencie mniej czy bardziej sztuczna od inteligencji Władimira Putina na temat sztucznej inteligencji i Craiga Martella na temat sztucznej inteligencji. I to jest ciekawe pytanie, myślę, z którym zostawię jakby słuchaczy. Niemniej teraz wracając do odpowiedzi z tej pozycji, chcę powiedzieć, że my w tej chwili bardzo często słuchamy jakby ludzi takich jak Władimir Putin, czy Craig Martell, czy wielu innych, którzy na temat zagrożeń czy korzyści ze sztucznej inteligencji się wypowiadają. I to opinia publiczna jest mocno w tej chwili na to wyczulona, bo zaczęła mówić dużo o sztucznej inteligencji. Tymczasem po pierwsze sztuczna inteligencja nie jest czymś nowym i nie jest nie pierwszy raz jakby budzi pewnego rodzaju pytania czy kontrowersje. Jest technologią, która ma co najmniej jakieś 50 lat, tak? I zaraz pokażę jak, czy postaram się powiedzieć, jak to wyglądało już wcześniej, bo to są dosyć ciekawe informacje. I to, co Sam Altman mówi, że nie mamy rzeczywistego AGI, to jest Artificial General Intelligence, czyli to jakby inaczej nazywane czasami mocną sztuczną inteligencją albo prawdziwą sztuczną inteligencją. Czyli innymi słowy, jest tam też istotne rozróżnienie już dzisiaj, którego twórcy używają, ale znowu opinia publiczna tak zwana i społeczeństwo nie ma o tym zielonego pojęcia. To znaczy mamy tak zwaną sztuczną inteligencję, która de facto sprowadza się do automatyzacji, bardziej zaawansowanej niż wcześniej, ale de facto do automatyzacji procesów po to, żeby wykorzystać to w praktycznych celach. I mamy tak zwaną sztuczną generalną inteligencję, jak to tutaj można by było bezpośrednio tłumaczyć, czyli właśnie maszyny, które będą w stanie myśleć czy funkcjonować w sposób inteligentny jak ludzie. Tak, a przepraszam, wtrącę się, a jakieś przykłady z życia tej zwykłej inteligencji, nie tej mocnej, silnej? A wiesz co, ten podział jest dosyć umowny, tak? I wynika z tego, jak kto to interpretuje, co należy do jednego, co do drugiego. Ja może spróbuję się odwołać do czegoś, co pochodzi z roku 72, proszę ciebie. Mianowicie w roku 72, bo tutaj wtedy będziemy mogli troszeczkę lepiej zrozumieć te terminy. W roku 72 Sir James Lighthill został poproszony przez rząd brytyjski o opracowanie na temat sztucznej inteligencji z punktu widzenia jakby postępów w nauce i dalszej oceny wydatków i inwestycji. 1972 rok. I James Lighthill, te informacje, o których będę mówił, pochodzą z wspaniałej książki, która się nazywa Birds and Frogs, czyli ptaki i żaby. I to są wybrane eseje czy wystąpienia Freemana Dysona, naukowca brytyjskiego, a potem amerykańskiego z lat 1990-2014. Dyson pisze o tym w 2013 roku, więc całkiem niedawno. I ten rozdział, którym pisze o tym, nazywa się Failure of Artificial Intelligence, czyli krótko mówiąc porażka sztucznej inteligencji. Tak? I wraca właśnie do Sir Lighthilla, który podzielił sztuczną inteligencję na potrzeby tego swojego raportu dla rządu brytyjskiego na trzy kategorie. Kategoria A to miała być zaawansowana automatyzacja. I to de facto jest to, co dzisiaj jako sztuczną inteligencję tak naprawdę to, co się rozwija. Tak? I kategoria C, zaraz powrócimy do B, miała być kategorią, która polega na badaniu, czy jest kategorią według Lighthilla, polega na badaniu systemu nerwowego człowieka i badaniami nad tym, nad zrozumieniem tego, jak człowiek myśli. Okay?
dziedzinie neurologii, psychologii i użycia tego w formie, która będzie możliwa do wykorzystania przez maszyny. I kategoria B z kolei miała być swego rodzaju pomostem pomiędzy A i C, to znaczy, że dzięki zrozumieniu tego, jak człowiek myśli, miała umożliwić nie tylko zaawansowaną automatyzację, ale stworzenie maszyn, które będą myślały w sposób podobny do ludzi. No bo jeśli chcemy zbudować maszyny, które myślą podobnie do ludzi, no to byśmy potrzebowali najpierw zrozumieć, jak ludzie myślą. No i problem polega na tym, i do tej pory niestety jest to prawdą, czy niestety, czy albo stety. Zależy, jak kto chce na to patrzeć i jak jest do tego nastawiony. Dlatego jest prawdą, że mamy ogromny postęp w A, w tej technologii związanej z automatyzacją i cały czas coraz więcej procesów, które są po prostu żmudne dla człowieka, powtarzalne i takie samo zawsze wykonywane w taki sam sposób i są jasne kryteria jakościowe wykonania tego i tak dalej. Możemy po prostu automatyzować przy pomocy metod takich jak tak zwana sztuczna inteligencja i to nam wychodzi i to wychodzi coraz lepiej i tutaj postęp mamy stosunkowo duży, chociażby rozpoznawanie mowy czy tego typu, tak, rozpoznawanie mowy czy chociaż tłumacze, tak, automatyczne. To są przykłady automatyzacji, które wychodzą. Ale też i w tych przykładach nie wyrzucajmy poza nawias, bo to też są obszary dla sztucznej inteligencji bardzo jakby efektywne do wykorzystania. Są na przykład analiza dużych ilości danych, tak? Chociażby danych giełdowych, tak? Albo tego typu rzeczy i próba analizy tych trendów pod jakimiś kryteriami. Albo rozpoznawalność twarzy w Chinach. Albo rozpoznawalność twarzy chociażby, chociaż tutaj ciągle komputery są gorsze od ludzi, jeżeli byśmy do jakości się tego przyjrzeli. Natomiast biją na głowę ludzi po prostu pod kątem możliwości pracy, tak, i ilości tego obliczeń, które są w stanie wykonać, w związku z czym tak, rozpoznawanie twarzy jest jedną z takich elementów. Niemniej musimy mieć świadomość, że to, co komputery są w tym stanie zrobić, to jest tylko automatyzacja, dlatego że one, krótko mówiąc, nie są w stanie, rozpoznając wzorce takie jak twarze, nie są w stanie niczego więcej zrobić niż tylko to. Co oznacza, że musimy dać im, jak się uczy komputer rozpoznawać twarze? Po pierwsze, do tego potrzebny jest człowiek na co najmniej dwóch etapach. Pierwszy jest taki, że trzeba człowieka, żeby zaprojektował to, jak ten komputer ma się uczyć rozpoznawać twarze. Dwa, trzeba tego człowieka, który tutaj tak ładnie został określony przez Craiga Martella, jako na etykietowaniu danych na dużą skalę. Na czym to etykietowanie polega? To jest w systemach sztucznej inteligencji jest ktoś, kto, to takie trochę nieszczęśliwe polskie tłumaczenie, jest ktoś, kto się nazywa labeler, czyli można by po polsku powiedzieć etykieciarz. Ja myślę, że to dobra nazwa po polsku. Ten etykieciarz, krótko mówiąc, decyduje o tym, żeby na etapach uczenia się sztucznej inteligencji powiedzieć jej, czy robi dobrze, czy robi źle. Czyli innymi słowy, my myślimy, że ta inteligencja jest sztuczna, ale tam zaklęta jest ludzka inteligencja po drodze, tylko do tego ma dodatki. Czyli innymi słowy, żeby nauczyć rozpoznawać twarze system komputerowy, to ktoś na początku musi zacząć budować, przypisać wagi temu, co komputer rozpoznaje i mówić mu, kiedy rozpoznał dobrze, a kiedy rozpoznał źle. Na razie komputer nie jest w stanie sam tego zrobić. Okay. W związku z czym mamy tego labelera i jeżeli ktoś tak zafascynowany technologią AI zadał sobie tyle trudu, żeby przewinąć stronę ChatGPT o dwie strony niżej, tak, tylko niżej, pierwszą, tak, gdzie jest Introducing ChatGPT, to tam jest rysunek, jak ten model się uczy i jak ktoś sobie zada trud, żeby ten rysunek zobaczyć, to nawet jeśli nie czyta po angielsku, co nie jest problemem dzisiaj, bo może użyć sztucznej inteligencji i wrzucić to do tłumacza i dostanie całkiem przyzwoite tłumaczenie, może nie idealne, ale całkiem przyzwoite, to okaże się, że w dwóch miejscach co najmniej tego modelu, i najpierw w takim miejscu, gdzie tak zwany etykieciarz demonstruje
sztucznej inteligencji, jak powinien wyglądać, jak powinno wyglądać to, co produkuje, jakie jest słuszne to, co powinno wyprodukować, a potem w drugim miejscu, gdzie tak zwany reward model, czyli model wynagradzania, definiuje jakby skalę wynagrodzeń, czyli mówi o tym, co będzie, jakie zachowanie sztucznej inteligencji będzie wynagradzane, a jakie nie będzie wynagradzane i w jakiej skali, tak? W jakim stopniu. Teraz tak naprawdę od tych dwóch elementów zależy w dużej mierze to, jak sztuczna inteligencja się nauczy, czyli krótko mówiąc, my w sztucznej inteligencji jesteśmy w tym miejscu, w której program nie definiuje tego, nie mówi o tym, jak sztuczna inteligencja będzie rozpoznawała twarze, ale mówi o tym, jak się tego uczyć. Ale do tego, żeby to działało, żeby model, czyli program uczenia się działał, to musi być człowiek, który powie mu, kiedy jest dobrze, a kiedy jest źle, czyli będzie go dyscyplinował, tak, ten program. Oczywiście ten człowiek jest tam na pierwszych modelach, potem ten model sam z siebie wzbogaca już na podstawie swoich własnych modeli i próbuje siebie wzbogacać. Dlatego między innymi na dzisiaj otrzymujemy taką historię, że im dłużej rozmawiamy z ChatGPT, tym większe bzdury on wypisuje. Tak? I to jest jakby tym tematem. Co więcej, ponieważ takie duże modele mają tendencję do tego, żeby odklejać się od faktów i tworzyć rzeczy, no to dzisiaj widzimy też, że teraz najnowsze modele doniesienia z ostatnich dosłownie dni są przy prezentacji najnowszych modeli, chociażby przez Bing robionych wyszukiwarki, gdzie odpytany o jakieś dane giełdowe, sztuczna inteligencja po prostu niektóre z nich dobiera nie wiadomo skąd, nawet ich w raportach nie było, tak? Po prostu sobie tworzy. Tak? To jest ten etap C. Nie, to jest, krótko mówiąc, taka sytuacja na dzisiaj, że to w ogóle nie jest dziedzina nauki, póki co to jest dziedzina inżynierii, czyli zastosowań tego, co wiemy, do tego, żeby lepiej analizować jakby ludzką wiedzę. Przyjmijmy też, że ChatGPT bazuje na ludzkiej wiedzy, czy na pewnym zasobie ludzkiej wiedzy, który został z kolei znowu wybrany arbitralnie, tak, przez ludzi, którzy tą technologię tworzą. Został wybrany arbitralnie i arbitralnie potem zostało powiedziane, jak ma wyglądać prawidłowa odpowiedź i arbitralnie zostało przydzielone, która odpowiedź będzie nagradzana i która odpowiedź będzie karana, co oznacza, że tak naprawdę dużą rolę w tym, jak ta inteligencja działa, ma nie tylko zbiór danych, na którym działa i operuje, tak? I jego arbitralny wybór, ale też ludzie, którzy decydują o tym, w jaki sposób ona jest uczona. Czyli innymi słowy, gdybyśmy chcieli to przenieść na ludzki jakby plan, no to mielibyśmy, że jakby inteligencja młodych ludzi zależy od nauczycieli, którzy ich uczyli. Jest to oczywiście prawdziwe w jakiś sposób. Tutaj zależy całkowicie od nich, tak? W ludzkich sprawach nie, dlatego że zwykle mamy dostęp do zdecydowanie szerszego strumienia myśli, danych, inspiracji i tak dalej i w inny sposób przetwarzamy zdecydowanie to niż sztuczna inteligencja. To też jest jasne na dzisiaj. Może stanę w tym miejscu i zadaję pytanie, bo mógłbym jeszcze mówić wiele. Jasne, no ale właściwie dotarliśmy do tego pierwszego pytania, bo powiedziałeś, że konkretni ludzie, tak, decydują już dzisiaj, tak, co ona wypluje. No i twoim zdaniem... Ale nie decydują wprost, tak, tak żebyśmy też, też zrozumieli, że nie decydują wprost. Natomiast muszą decydować. Po pierwsze decydują, budując w ogóle algorytm uczenia się dla tej sztucznej inteligencji, czyli to w jaki sposób ona będzie się uczyła. I dwa, poprzez definiowanie tego, jak ma być versus tego, jak ma nie być. Tak? Czyli programiści to robią. To jest ciekawe pytanie, kto to robi. To znaczy programiści na pewno definiują modele uczenia się, natomiast to... jakie modele obrać i w jaki sposób nadać wagi, to jest pytanie, czy to robią programiści. Ale OpenAI, pomimo nazwy, że jest open, nie jest firmą open source, tylko firmą prywatną. I ma też wielu konkurentów, tak? I ja myślę, że to możemy się tego z jednej strony, tak jak wielu zaznacza, obawiać, tak? Bo ci ludzie, którzy będą tą technologię rozwijali jakby
No właśnie, którzy, pytanie lepiej, to co to znaczy? Ale którzy będą mówili o tym, co jest dobre, jaka dobra jest odpowiedź i co nagradzamy. Muszą to robić, żeby, my ucząc dzieci też musimy to robić. Tak. Okay? W związku z tym muszą to robić, jeśli chcą tą sztuczną inteligencję szkolić i będą starali się robić to coraz lepiej, tylko pytanie brzmi, co to znaczy lepiej? Coraz lepiej, tak. I, no i pytanie w ogóle brzmi o to, kim są ci ludzie, no bo rozumiem, że w takim świecie, załóżmy na chwilę, demokratycznym, albo w tym, który istnieje w Chinach, no są jacyś ludzie rozpoznawalni, przynajmniej na pierwszy rzut, którzy podejmują takie, a nie inne decyzje polityczne, a tutaj rozumiem, że to jest, no, może być też traktowane, jako, mogą być traktowane te oznaczenia jako decyzje polityczne. A ja myślę, że daleko do tego, dlatego że tutaj mamy wiele poziomów jakby abstrakcji, to znaczy, że nie da rady tego, co polityk chce wyrazić w formie reguł uczenia dla sztucznej inteligencji. Mhm. Okej, okay? To jest jakby jedna sprawa, tak? To jest jakby inny poziom zupełnie abstrakcji, tak, w tym momencie. Definiujemy sposób uczenia się, ale nie jesteśmy w stanie poprzez ten sposób uczenia się zdefiniować bezpośrednio wyników, czyli wpływać na te wyniki w taki jednoznaczny sposób. Gdybyśmy byli w stanie, to by ta sztuczna inteligencja się nie myliła nigdy, tak, a widać się myli i to grubo. Tak? Im bardziej w procesy ludzkie wejdziemy, tym będzie się bardziej grubo myliła. Tak? Im dalej w las, to znaczy ona nie mądrzeje z długością rozmowy, tak jak człowiek, tak? A tylko głupieje, tak? I nie jest w stanie już właściwie odpowiadać i zaczyna coraz więcej rzeczy tworzyć. No to są oczywiście rzeczy, takie czkawki tej technologii, które prawdopodobnie z czasem będą powoli eliminowane. I myślę, że to, po to jest ten rozwój i tutaj się znowu odniosę do tego, co powiedział Sam Altman, zapytany o to, jak daleko jesteśmy od rozwoju tej generalnej sztucznej inteligencji. Altman odpowiedział, im bliżej jesteśmy, tym trudniej mi odpowiedzieć, ponieważ myślę, że będzie to o wiele bardziej rozmyte i o wiele bardziej stopniowe, niż ludzie myślą. Okej, dobrze. Myślę, że tym bym w tym momencie to zakończył. Natomiast jedna rzecz jeszcze, którą chciałbym dodać do tego, bo pytasz się o tym, którzy ludzie będą mieli na to wpływ. Myślę, że to, że droga od, załóżmy, prezydenta Bidena do osób, które w tej chwili wpływają na to, jaki będzie ranking tego modelu wynagrodzeń w ChatGPT, jest tak długa i tak rozmyta, że nie ma to żadnego znaczenia. Znaczy on nie będzie w stanie wpłynąć na to, jak ta sztuczna inteligencja będzie działać i czy z korzyścią, czy nie. Natomiast to, co ChatGPT i te wszystkie rzeczy, ta cała dyskusja o sztucznej inteligencji, to, co jest w tym najistotniejsze, myślę, do zauważenia, to jest to, co zwykle wyrasta w Ameryce, a potem się z tym próbujemy mierzyć, to jest komercjalizacja tej technologii. Czyli oddanie jej do użytku wtedy, kiedy jest bardzo jeszcze na dziecinnym etapie rozwoju, tak, i tak naprawdę nie jest gotowa do jakichś poważnych zadań, oddanie jej konsumentom, którzy się nią zachwycą i wpompują w to ogromne ilości pieniędzy, żeby można było dalej to rozwijać. Okay? Ludziom, którzy tego nie rozumieją, ale będą się tym bawić, będą to instalować na swoich telefonach, na swoich komputerach, będą temu zadawać pytania i tak dalej, i tak dalej. Przez co będą to ulepszać. Nie tylko w ten sposób, że będą z tym w interakcji, będą pozwalać na to, żeby to ulepszać, ale dwa, też będą za to płacić. Okay? I dzisiaj ciekawa rzecz, które myślę, że chciałbym dodać do tego, która znowu wynika z OpenAI, to jest to, że po tym, jak ten cała masa doniesień na temat sztucznej inteligencji wybuchła gdzieś tam w końcu ubiegłego roku, a pierwsze użycia czata GPT były na przykład przez dzieciaki, które w szkole zaczęły to wykorzystywać do pisania wypracowań. I okazało się, że na przykład do wypracowań z historii jest to po prostu doskonałe narzędzie, tak?
I nauczyciele wpadli w panikę, dlatego że nie byli w stanie, stwierdzili, że nie są w stanie w wielu wypadkach odróżnić tego, co pisze ChatGPT od tego, co pisze dziecko. Pytanie jest, czy to świadczy o inteligencji ChatGPT, czy o inteligencji nauczycieli? No właśnie. Okej. Teraz, co ciekawe, odpowiedź na to OpenAI jest jaka? No OpenAI, nie wiem, większość ludzi nie wie, produkuje narzędzia, w tej chwili je sprzedaje na rynku, które pozwalają rozróżniać to, co zostało napisane, czy jest napisane przez sztuczną inteligencję, czy przez człowieka. Okej. Czyli teraz sobie interes. Tak, i teraz mamy, tak, czyli dajemy ci truciznę i dajemy ci odtrutkę, tak? Mm-hmm. I ludzie za to płacą, tak, kolejny raz. I teraz ja na to patrzę w ten sposób czy po prostu na tą naszą reakcję, i ten nauczyciel jest tutaj dobrym przykładem amerykański, tak, że jak się dowiaduje o czymś takim, to nagle okazuje się, że Jezu jest w strachu, bo ja nie będę w stanie rozluźnić tego, co napisało dziecko od tego, co napisała mu sztuczna inteligencja, jak to zapytał. Teraz jego myślenie jest takie, że z tego strachu, ponieważ on nie rozumie tej sztucznej inteligencji, ale widzi zagrożenie w ramach programu, który realizuje, czy w ramach sposobu, w jaki uczy dzieci, nie będzie w stanie rozróżnić, czy napisało to dziecko, czy napisała sztuczna inteligencja. I w tym momencie mamy dwie postawy, które się uruchamiają, jakby za tym idąc, za tym strachem. Ja muszę tego zabronić, bo to po prostu szkodzi i nie można będzie rozróżnić, czy dzieci się uczą, czy używają ChatGPT. I tak jak oczywiście można uznać, że jest to właściwa teza, tak ja zdecydowanie wolałbym rozmawiać z nauczycielem, który popatrzyłby na to w ten sposób. To programy uczenia historii są o dupę pod płuc. Tak jak my uczymy dzieci, to nie ma sensu, dlatego że głupia sztuczna inteligencja może napisać te zadania, które my im zadajemy. Może dzisiaj zacznę myśleć o tym, żeby uczyć dzieci inaczej i zacząć bawić się sztuczną inteligencją i zobaczyć, jakie błędy popełnia i zobaczyć, jak my możemy myśleć lepiej. Tak? Jak rozwijać naszą inteligencję, żeby być w stanie rozróżnić, co pisze sztuczna inteligencja, a co nie. Jakie pytania będą dla niej trudne i tak dalej, i tak dalej. Jak się zamykamy na tym miejscu strachu, tego ściśnięcia, że o, ja już tutaj nie potrafię rozróżnić, a przecież muszę realizować program, to przestajemy myśleć w kategoriach, może nasze programy edukacji są przestarzałe i sztuczna inteligencja nam to obnaża. Mhm. I sposób, w jaki myślimy, jest po prostu przestarzały, zamknięty, tylko publiczny, nie chce nam się myśleć i próbujemy wyoutsourcować to do sztucznej inteligencji, ale za chwilę nie będziemy się w stanie poznać, czy rozmawiamy ze sztuczną inteligencją, czy z ludzką inteligencją i jak stwierdzimy, czy nasza inteligencja jest lepsza od sztucznej inteligencji i która jest sztuczna. I która jest bardziej sztuczna. Mhm. Okay? Więc to ciśnienie jest dla mnie, z mojego punktu widzenia, dobre, ale tylko dla tych, którzy chcą się rozwijać, a jest zagrożeniem dla tych, którzy myślą o tym tylko i wyłącznie w kategoriach władzy, wojny i tego, co można wygrać, bo oczywiście te zastosowania też są. Mhm. No właśnie, a jaki problem sztuczna inteligencja ma rozwiązać i mówią to, o tym problemie mówią właśnie ludzie z tej drugiej kategorii. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jaki problem ma chociażby Craig Martel, tak? Co jest jego problemem, ale mogę podejrzewać, że przestrzeń jego problemów jest zupełnie inna niż moja, więc mogę próbować tylko spekulować na ten temat, co on chce. On prawdopodobnie chce użyć tego
w swoim celu, czyli w swoich ramach myślowych, do tego, żeby coś znowu wygrać, czyli zbudować pewną przewagę nad kimś, tak? No, on też w tym cytacie i to jest oczywiście, mówi o Chinach, jest, tak? No tak, no mówi o Chinach, tak, i próbuje zbudować przewagę nad Chinami. Mówi o tym, że znalezienie sposobu na etykietowanie danych na dużą skalę. Nie wiem do końca, do czego pije, ale prawdopodobnie do tej roli uczenia sztucznej inteligencji, która jak widać musi być robiona przez człowieka, tak? Tylko teraz pytanie, no to jak zebrać odpowiednich ludzi, którzy będą w odpowiedni sposób myśleli, taki jak my chcemy, żeby uczyli tą sztuczną inteligencję tak jak my chcemy, tak? No za chwilę będziemy mieli programy nauczania sztucznej inteligencji i kuratoria oświaty, tak? W ten sposób robione, albo organizacje podporządkowane, nie wiem, CIA i Pentagonowi, w których będą takie komórki, które będą mówiły, jak uczyć sztuczną inteligencję, żeby wygrywała wojnę, tak? Albo jak sterowała robotami, które będą odpowiednio zabijać, albo jakby analizowała dane pod kątem słabości u przeciwnika. No, zastosowanie jest multum, tak? I każdy wybierze to, które jest w jego interesie. I tak jak jest z zaawansowanymi narzędziami, ale nawet z bardzo prostymi, możemy je zastosować w przeróżne sposoby i uzyskać przeróżne efekty. I jeżeli ktoś kiedyś w epoce kamienia łupanego wpadł na pomysł, żeby do patyka przywiązać kawałek kamienia, który akurat był ostry, tak? Albo się udało go ułupać tak, że miał ostry brzeg i zrobić z tego pierwszą siekierkę, no to już w tym momencie jakby przestrzeń zastosowań też się rozbudowała. Tak? Można było tym ściąć drewno i obrobić drewno i można było zabić drugiego człowieka. I przypuszczam, że Craig Martel ma również jakieś tendencje do pewnych nastawień w tym lub innym względzie zastosowania chociażby prostej siekierki, więc nie przypisujmy tego akurat sztucznej inteligencji, bo jak widzimy, jak cofniemy się o kilkadziesiąt tysięcy lat, to również do prostych narzędzi możemy te same ideologie czy te same obszary zastosowań przypisać i będą one różne dla tej samej technologii. Tak? W związku z czym myślę, że to, co tak naprawdę można powiedzieć o tym, co się ostatnio dzieje z AI, to, że jest to pewnego rodzaju ruch społeczny, podobny chociażby do takich technologii jak technologia transmisji bezprzewodowej, czyli telefonii komórkowej, w którym rozwój technologii tak zwany następuje poprzez jej komercjalizację do olbrzymiej grupy konsumentów, która nie rozumie tej technologii. A to jest zawsze, przypomnę stary napis na pudełkach zapałek gdzieś w starej Polsce, już nie wszyscy pewnie słuchacze pamiętają, zapałki plus dziecko równa się ogień, tak, i był spalony las, tak? To jest zawsze niebezpieczne. Więc ja nie przypisuję temu AI jakby jakiejkolwiek kategorii zła, ja przypisuję oddawaniu AI pod rozwój i ocenę ludzi, którzy go kompletnie nie rozumieją, jako coś, co zawsze kończy się makabrycznie. A powiedz mi, no, czy do tego poziomu C i B możemy dojść dzisiaj szybciej, nie wiem, dzięki właśnie komputerom kwantowym, dzięki temu, że technologia po prostu przyspieszyła w niewyobrażalny sposób? A ona przyspieszyła niewyobrażalnie tam, gdzie jest komercjalizowana. I zwolniła niewyobrażalnie tam, gdzie mamy dziury. Olbrzymie. Także to, co dzisiaj jest, to jest intensyfikacja inżynierii, czyli zastosowań nauki do robienia biznesu i do robienia pewnych rozwiązań. My to nazywamy technologią, ale tak naprawdę idą w zapomnienie chociażby neuronauki w tej chwili. To znaczy zrozumienie takiej prostej rzeczy, którą chociażby Freeman Dyson podnosi w tym swoim naprawdę doskonałym artykule, zachęcam do tego, żeby przeczytać, co się w tym zbiorze znajduje. Artykuł się nazywa Czy mózg jest cyfrowy, czy analogowy? Tam jest bardzo wiele ciekawych rozwiązań, między innymi na temat sztucznej inteligencji, ale też o wiele więcej.
I myślę, że tam też dokładnie widać, tak, to pisze, że na przykład rozwój neuronauki, zrozumienia takiego bardzo prostego problemu, nad którego nie mamy odpowiedzi żadnej do tej pory sensownej i praktycznej, na przykład jak człowiek zapamiętuje i jak zapomina. Okay. Wiemy trochę na ten temat, ale nie mamy zupełnie mechanizmu jakby znanego. Druga rzecz, na którą Dyson wskazuje, to pokazuje, przywołując spotkanie z 1981 roku z takiego klubu Endicott, na którym to byli Richard Feynman, właśnie Freeman Dyson i jeszcze wielu znanych postaci, jeśli chodzi o rozwój komputerów. Był Danny Hills i był Charles Bennett. I tam dwóch młodych ludzi, Marian Porel i Ian Richards, pokazali coś, co mu utkwiło w pamięci, a mianowicie dowód na to, że komputery analogowe, dowód matematyczny, że komputery analogowe, czyli coś, co zarzuciliśmy już dawno temu, są bardziej mocne w rozwiązywaniu problemów niektórych niż komputery cyfrowe i że innymi słowy cyfryzacja oznacza, że wycięliśmy z ludzkiego doświadczenia, ale również możliwości, tylko cyfrową drogę przetwarzania informacji i że ta cyfrowa droga przetwarzania informacji jest ograniczona, to znaczy są problemy i to całkiem realne problemy, których cyfrowy komputer nie jest w stanie rozwiązać, a prosty analogowy komputer jest. Okay. Nie jest to dowód, że człowiek myśli również analogowo, a nie tylko cyfrowo, ale jest to wskazówka w tym w kierunku i wzmacnia takie myślenie, że umysł ludzki nie pracuje tylko cyfrowo i że obszar cyfrowego przetwarzania danych ma swoje ograniczenia i nie będzie w stanie niektórych problemów w ogóle dotknąć. Tak? I teraz jest pytanie, my nakręcamy strasznie cyfryzację, my rozwijamy się i wierzymy w coś, co już wiadomo, że jest kompletną głupotą, to że ilość danych przekłada się na jakość zrozumienia tych danych. Co jest absolutnie nieprawdziwe i to każdy, kto studiował chociaż trochę naukę i przetwarzanie danych i teorię informacji, doskonale o tym wie. Tak? To się nie przekłada, więc teraz jak myślimy o tym, że Google czy ktokolwiek inny korzysta, czy OpenAI korzysta z jakichś ogromnych modeli matematycznych i na ogromnej ilości danych, to że ta ogromna ilość danych, jak będzie jeszcze bardziej ogromna, to te modele będą silniejsze. Nic z tych rzeczy. Jedyne, co można powiedzieć, to że będą mniej zielone, bo już dzisiaj OpenAI kosztuje potężne ilości energii, jest kompletnie energochłonny, dużo bardziej niż byśmy dzisiaj w zielonej gospodarce, jak wszyscy chcemy ją nazywać, akceptowali. I obawiam się, że nigdy nie będzie w stanie dokonać takiego przełomu, jak chociażby Albert Einstein dokonał w fizyce i tak dalej, pracując na umyśle, który zużywał 20 watów, jak dobrze poszło, tak jak każdy z nas. Więc ilość energii też nie przekłada się w jakość myślenia, jak widzimy, bo każdy z nas może zużyć mniej więcej to samo, ale niestety tej jakości myślenia, która prowadzi do odkryć w nauce, realnych odkryć w nauce, które przynoszą nam pewnego rodzaju większe zrozumienie rzeczywistości, w której jesteśmy i nas samych, no też nie zależy od ilości informacji, tak? I nie zależy od ilości energii na to poświęconej. Czy jest tam jeszcze inny czynnik albo wiele czynników, które mówią o tym, jak ten umysł jakościowo pracuje, które nie są związane ani z ilością informacji bezpośrednio, ani z ilością energii poświęconej na to, tak? I wydatku energetycznego. Myślę, że warto, żebyśmy o tym pamiętali, próbując się do sztucznej inteligencji odnosić. I to, tak naprawdę, tak jak sam Altman mówi, ludzie po prostu... To jest więcej dzisiaj marketingu i PR-u po to, żeby nakręcić to jako biznes, ale ludzie błagają, by być rozczarowani i będą. I tutaj myślę tylko, że Altman ma to dużo więcej zrozumienia w sztucznej inteligencji, ponieważ sam ją rozwija i myśli, że ludzie będą. A myślę, że się może mylić przez prosty fakt tego, że
że ludzie nie będą rozwijali sztucznej inteligencji tak jak on, bo jej nie rozumieją, więc będą rozwijali zupełnie inaczej. Mm-hmm. Tak jak dzisiaj wiele rzeczy, które mamy w naszym otoczeniu, które rozwijają się niesamowicie, ale kompletnie nie są rozumiane. W związku z tym, jak nie rozumiemy tego, co napędzamy, to powstaje sytuacja, w której ciężko jest ocenić, jaki to może mieć wpływ na to, co robimy, jakie może mieć konsekwencje, skoro nie rozumiemy. No, mój przyjaciel Marek mówi, ma jedną zasadę, za co go bardzo cenię. Mówi, ja nie krytykuję niczego, czego nie rozumiem. No okej, okay. No, rozumiem, że ta zabawa z zapałkami, my jej nie rozumiemy, że ona może spalić nasz świat, ale czy i dla nas z punktu widzenia naszego systemu wartości, ludzi, którzy nie mają celu w życiu, żeby, nie wiem, pokonać innych ludzi, zniszczyć ich i nabyć więcej władzy, to w naszym przypadku, raczej w przypadku tych, którzy tak chcą, no to ta technologia może jednak posłużyć za, nawet bez jakby zrozumienia całości, może być właśnie tymi zapałkami. No tak, no, dlatego że dopóki nie rozumiemy, to nie może podejmujemy decyzji, które to napędzają. No mamy, mówiłeś o demokracji, no nawet jeśli przyjmiemy ten model jako jakiś adekwatny, bo oczywiście ma on, można by wiele wad wskazywać, ja go generalnie nie popieram, tak? Bo uważam, że jest to model, który odfiltrowuje mądrość na rzecz ilości głupoty, tak? I krótko mówiąc, jest to model, który w swoim typowym wydaniu kryteria jakościowe wyrzuca czy deprecjonuje na rzecz kryteriów ilościowych. Tak? Tak. No jeśli to przyjmiemy, to daleko nie zajedziemy, ale przyjmujemy to na tyle mocno, staje się to taką dogmą, że nie jesteśmy w stanie się od tego odczepić. Tak? A z drugiej strony po prostu mamy tylko nakręcanie tego i twierdzenie, że to jest zawsze dobre. Ja mówię, odczepić to nie oznacza wrócić do czegoś bardziej prymitywnego czy gorszego, tak? Ale zauważyć i być może zacząć rozszerzać tą przestrzeń na coś, co może to zastąpić albo przynajmniej ulepszyć. Ale wracając do twojego pytania, tak, to ma wpływ i dzisiaj absolutnie tak jest. Dzisiaj po prostu mamy tą tak zwaną, jako konsumenci mamy wolność wyboru, na co nasze życie, czyli czas spędzony w pracy i na zarabianiu pieniędzy, na co przeznaczymy te pieniądze. Mamy wolność wyboru. Pytanie jest, czy mamy świadomość konsekwencji tych wyborów. I sztuczna inteligencja dla mnie ma tę pozytywną cechę, chociaż ona nie od razu nie jest sama w sobie w istocie, czy sama w sobie pozytywna, ale ma tą istotną cechę, że ona nam coraz bardziej będzie uświadamiać, ponieważ jest już dzisiaj zaawansowana na tyle, że będzie nam uświadamiać, że nasze myślenie jest byle jakie. Że my tego nie rozumiemy. I że my musimy albo podnieść swoje myślenie, albo zginiemy przez tych samych, których napędzamy. Dlatego, że nie rozumiemy, co oni robią i my nie rozumiemy, co my robimy. I oczywiście jest w tym też również ryzyko, tak? Jest w tym też olbrzymie zagrożenie. Pytanie jest, czy my sami będziemy chcieli podnieść naszą świadomość. Czy my sami będziemy chcieli być zainteresowani, do czego to jest używane, jak to działa i sami będziemy chcieli wybierać, czy tylko będziemy kupować to jako kolejne zabawki i będziemy tym zafascynowani, jak tak zwani fascynaci technologii, promoterzy technologii i tak dalej, którzy najczęściej nie mają zielonego pojęcia na temat tej technologii, ani niczego, co do niej doprowadziło, ani kto ją stworzył, ani po co, ani jak ona działa, ani na jakiej zasadzie, jakie są konsekwencje tego, jakie infrastruktury wymaga, ile to wszystko kosztuje, jak można to zrobić inaczej, dzisiaj wiedząc już o tym, co to złego robi i tak dalej. W ogóle się nad tym nie zastanawiają, po prostu przyklejają się. No ale dzisiaj ci ludzie zarabiają najwięcej pieniędzy, tak, bo promują pewien trend. Ja mówię, że na dzisiaj jest pewien problem ze społeczeństwem jest taki, że społeczeństwu marketing i PR firm się kompletnie z nauką popieprzył. I to niestety jest to bardzo, bardzo poważny trend. Ludzie się kierują do przekazu marketingowego i PR-owego i myślą, że to jest nauka.
gdzie ten przekaz samej zasady swojego funkcjonowania i celu swojego funkcjonowania jest skierowany na to, żeby pokazać tylko jedną stronę rzeczywistości, po to, żeby przekonać cię do decyzji zakupowej, po to, żebyś w to zainwestował swój czas życia i swój wysiłek w pracy wkładany, po to, żeby tam położyć swoje pieniądze, czyli swoje życie poświęcić temu, co ci ktoś sprzedaje i kto ci oferuje. I teraz, jeśli jesteś w stanie tę decyzję podjąć świadomie i to jest pewne partnerstwo, czyli ktoś ci coś oferuje, a ty uważasz, że oceniasz to świadomie i uważasz, że jest to wymiana warta wymiany, ja ci daję jakiś czas swojego życia, ty mi dajesz jakiś czas swojego życia, wymieniamy to w pieniądzach i jest to uczciwa wymiana. Ja tego potrzebuję dla swojego wzrostu, ty tego potrzebujesz dla swojego wzrostu. Wszystko jest okej, okay, nie ma problemu. Tylko pytanie brzmi, czy te dzisiejsze wymiany mają taki charakter? A moja odpowiedź brzmi, w większości demokratycznej absolutnie nie. I ten trend się pogłębia. Tak? I rynek by działał, jeżeli można by było założyć, ta tak zwana gospodarka rynkowa działałaby w tym sensie promowania jakości produktów pod warunkiem, żebyśmy mogli założyć, że mamy świadomych odbiorców, którzy rozumieją, na czym jakość produktu polega, którzy rozumieją, czy ten produkt jest im potrzebny, czy nie i podejmują czy w ogóle niepotrzebne, czy i podejmują jakieś świadome decyzje, ale nie mamy takiej sytuacji, tak? Cały ruch jest w zupełnie inną stronę, w stronę tego, żeby konsument był coraz mniej świadomy siebie, swoich wyborów i tego, jak się przekłada, dlatego że wtedy jest łatwiejszy do manipulowania marketingiem i PR-em, tak? A potem można powiedzieć, badania naukowe dowodzą, że i powiedzieć potem, że można powiedzieć cokolwiek, tak? I podeprzeć to badaniem napisanym przez kogoś za pieniądze albo badaniem, w którym nie wiem, założenia z wnioskami mają niewiele wspólnego, bo i tak nikt nie jest w stanie w większości społeczeństwa tego przeanalizować, nikt nie jest w stanie, nie zna metody naukowej, nie jest w stanie tego zrobić. I na tym się to kręci. Tak? I AI próbuje to ciśnienie zwiększyć i pytanie brzmi, czy z tego zwiększonego ciśnienia wyjdziemy jako bardziej świadomi swojej pozycji jako konsumenci i wyborcy później tych ludzi, którzy nam potem o tych rzeczach opowiadają, tych liderów, do których się podczepiamy, czy bardziej zniewoleni przez nich i przez ich technologię. Wybór należy do nas. Jasne, Pawle, ostatnie pytanie. Jaka jest twoja odpowiedź na to pytanie? Słucham? Jaka jest odpowiedź na to pytanie, które zadałeś? Co ja przewidujesz? Co się będzie działo w najbliższych dwóch dekadach? Ja myślę, że chyba odpowiem tym, co mówił najczęściej Bohr, tak? Znaczy, że przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie w odniesieniu do przyszłości. Nie wiem. Prawdę mówiąc, myślę, że AI jako ta technologia coraz większej automatyzacji, takiej interakcji tekstowej czy w mowie, może później za jakiś czas z ludźmi i w ten sposób analizowania danych będzie się rozwijała i będzie się rozwijała głównie w tym złym sensie. Tak? To znaczy firmy, które będą to AI tworzyły, będą wykorzystywały to do swoich celów po to, żeby zarabiać więcej pieniędzy i bardziej zniewolić ludzi. I że będzie bardzo mały odsetek tych, którzy będą chcieli zrozumieć, jak to działa i będą chcieli to wykorzystać w jakiś sposób bardziej użyteczny dla człowieka albo przynajmniej zabawny. Można sobie wyobrazić, ja na przykład patrzę na to w taki sposób, że no skoro to AI zależy od ludzi, którzy mówią, co jest poprawne, co jest niepoprawne, to raz na etapie uczenia, a dwa od danych, na których to operuje, no to spróbujmy zrobić takie zawody, że bierzemy jakiś kraj, nie, załóżmy polski parlament i budujemy sztuczną inteligencję, model sztucznej inteligencji na podstawie wypowiedzi wszystkich wygłoszonych w polskim parlamencie, tak? I potem patrzymy, jak ta sztuczna inteligencja działa i możemy się do niej odpytywać, zapytać i tak dalej. Porównujemy do innego stworzonego na przykład w amerykańskim parlamencie, tak? Czy w innym kraju w parlamencie i dajmy im się po
pospierać jednym z drugim. Ja bym tak spróbował zobaczyć, poobserwować to sobie, tak? To by było ciekawe, myślę. Jest wiele sposobów, których choć możemy się z tego uczyć i bawić. Wynik tych sporów, nie wiem, czy by nas zadowolił. No, ale czy to nie byłoby wspaniałe, kiedybyśmy zauważyli, kim są ci ludzie, którzy nami rządzą i którym się podporządkowujemy w starciu, w przełożeniu na sztuczną inteligencję? Ja myślę, że to by było właśnie fajne. A chociażby wziąć ten program, który w tej chwili już OpenAI oferuje i na przykład przepuścić to, co mówią politycy i czy będzie można rozpoznać, czy to jest sztuczna inteligencja, czy ludzka. Mm-hmm. Te programy oczywiście nie są idealne, więc no, trudno powiedzieć, ale może będziemy mieli jakieś wskazanie na przykład, jaką inteligencją oni dysponują, czy sztuczną, czy bardziej ludzką w swoich wypowiedziach. Myślę, że jest wiele sposobów na eksplorację tego i bawienie się tym, wtedy kiedy zaczynamy rozumieć, czym to jest i w jaki sposób możemy tego używać. I wiele strachu wtedy, kiedy nie chcemy tak naprawdę, albo czujemy się zagrożeni przez to, że to się rozwija, a będziemy się czuć zagrożeni przede wszystkim wtedy, kiedy nie chcemy czegoś poznać, nie chcemy poświęcić czasu na, żeby coś nowego zrozumieć. I wtedy sztuczna inteligencja nas łatwo zwycięży. A więc tak naprawdę działa. A ten poziom C i B myślisz, że jak będziemy do niego, czy on się pojawi? Ja myślę, że na ten moment to oczywiście się gdzieś tam dzieje w tle neuronauk, mamy pewien postęp, to nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Natomiast zobacz, jak działa ten system, w którym żyjemy. Na co są kierowane pieniądze na badania? Są kierowane na to, co przyniesie pieniądze. Na poziom A. Tak, no dokładnie, na to, co przyniesie pieniądze, na technologie, które obiecują najszybsze zyski i największe zyski w najbliższej przyszłości. Tak? Nauka dzisiaj jest pod tym samym pręgierzem. Tak? Jest doskonały artykuł, zresztą jest w ostatnim chyba numerze Wysokich Obcasów Ekstra, jak gdzieś złapałem przez przypadek i zacząłem czytać. I jest nie mówiący ani o sztucznej inteligencji, ani o niczym takim, ale jest dziewczyna z Polski, która jest na Oksfordzie, która urodziła dziecko i miała trudność na Oksfordzie, żeby zostać i tak dalej. I ona mówi o tym, w jaki sposób wygląda środowisko naukowe na Oksfordzie, jaka tam jest konkurencja o środki, o granty i tak dalej. To życie to jest piekło, tak? Życie naukowców to jest piekło młodych naukowców w tym wszystkim, a jednocześnie piekło, w którym chcą być, bo jest to nakręcające, mają dostęp do najnowszych informacji, do świata nauki, do tego, co się kręci. Ale to, co się kręci tam, to się kręci dlatego, że są granty na to. A na co są granty dzisiaj? Na to są granty, na te rzeczy, które można wykorzystać szybko i zrobić na nich pieniądze. W związku z tym badania podstawowe, tak, czy na przykład neuronauki i tak dalej, będą się koncentrowały bardziej na tym, że Elon Musk chce zbudować chip, który można wszczepić do mózgu i będzie w jakiś sposób działał, bo ta technologia dostanie pieniądze, niż bardziej na zrozumieniu podstawowej rzeczy, jak chociażby magazynujemy informacje i w jaki sposób działa ludzka pamięć. Coś tam wiemy, ale nie jesteśmy w stanie tego zamodelować w żaden sensowny sposób, żeby być blisko tego. Już nie wiemy kompletnie, jak się zachowuje zapominanie, które jest równie ważne jak zapamiętywanie. Tak? I chociażby przynajmniej z ludzkiego poziomu jest równie ważne, bo jakoś dziwnie okazuje się, że wcale nie mamy nieograniczonych możliwości, ale właśnie zapominanie jest ważniejsze, bo my pracujemy na 20 watach, a nie na 30% energii świata, tak jak OpenAI, tak? Czy duże systemy komputerowe, mówiąc ogólnie i bardziej, tak? Więc my nie mamy nieograniczonych możliwości i to jest naszą zaletą, bo wiemy, co zapominać, a co nie i po jakim czasie, co jest informacją nieistotną, a co jest informacją istotną, w jakiś sposób to robimy. OpenAI czy jakiekolwiek inne sztuczna inteligencja jeszcze na razie nie ma zielonego pojęcia, a jak zdecydować, którą informację zgubić. Próbuję to robić, ale te reguły są ustalane ciągle przez ludzi, tak? W jaki sposób je sortować, w jaki sposób wybierać, w jaki sposób nadawać im wagę. No i teraz wyobraźmy sobie regułę, że przyjmie regułę demokratyczną, bo tak jest wyuczony i wykształcony, że jak jest więcej jakichś doniesień na jakiegoś badania, to badanie jest ważniejsze, tak? I pominie jakiekolwiek inne. No i przyłóżmy tą prostą regułę do chociażby
rozwoju nauki ludzkiej i widzimy, że ta reguła jest kompletnie od czapy, dlatego że nauka jest jedną z rzeczy, która nigdy nie była i nigdy, dalibóg, nie będzie demokratyczna w takim sensie, że demokracja w nauce zabiłaby ją samą, bo odkrycia się dzieją najczęściej przez pojedyncze osoby albo małe teamy i najczęściej poprzez zaprzeczenie tego, co do tej pory myślano na ten temat. Tak? W związku z tym na początku mamy zawsze ludzi odczepieńców, tak, rebeliantów i tych, którzy myślą inaczej, i to oni tak naprawdę są motorem tych największych postępów w nauce, a nie demokracja, tak, a nie to, że się udało przekonać jakąś, nie wiem, wielką grupę, czy zdobyć, tak jak wydaje się niektórym, że w społeczeństwie to, co działa, to jest to, co w bombie atomowej, tak, czyli że trzeba masę krytyczną przekroczyć, tak? No ale ludzkie myślenie nie rządzi się prawami, które działają w bombie atomowej, tak? Nie chodzi o przekroczenie masy krytycznej, to nie jest jakby czynnik. W demokracji, owszem, to w pewien sposób działa, tak? Natomiast no to, czy przyjmiemy sobie taką czy inną demokrację i w jaki sposób ją będziemy wykonywać, no to jest nasz wybór. Więc Nie wiem. Nie wygląda mi na to, żeby to było dobrze z tym, ale nie dlatego, że AI jest problemem, żeby było dobrze. Wydaje się, że to jest po prostu wrzucenie kolejnej rzeczy do komercjalizacji, do oceny ludziom, którzy nie mają, tak jak Feynman powiedział, nie mają powodu, aby chcieć wiedzieć. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Paweł Bychowski. Zapraszam do odsłuchania naszych poprzednich podcastów z Pawłem, ale też jego felietonów z cyklu Bychowski wielowymiarowo. Pawle, dziękuję za rozmowę. Dzięki również. Wszystkiego dobrego. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!